Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam dzisiaj w końcu na kolejnego food vloga. Postanowiłam zatytułować go Pożegnanie z latem. Miało być lato na talerzu, ale umówmy się, lato się, moi drodzy, powoli kończy, także postanowiłam skorzystać z tej okazji, że mamy jeszcze dostęp do wspaniałych letnich produktów i podzielić się z Wami moimi ulubionymi połączeniami smakowymi. Oczywiście wszystko w mojej kuchni, wszystko to jest mocne słowo, ale staram się, aby moja kuchnia była jak najbardziej sezonowa i lokalna, czyli wykorzystuję to, co rośnie akurat w danej szerokości geograficznej. Dzisiaj mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z moim planem i będzie pomidorowo, fasolkowo, kurkowo, malinowo, cukiniowo, no wspaniale, letnio i mam nadzieję bardzo smacznie i inspirująco dla Was. Dodam jeszcze, że partnerem dzisiejszego filmu jest moje ukochane Olini, czyli marka, która produkuje nie tylko wspaniałe oleje i oliwy, ale też octy, zakwasy, nasiona, pestki, orzechy, olej kokosowy, masła migdałowe. Ja zamawiam sobie produkty Olini raz na jakiś czas i dostaję wielką paczkę, która starcza mi na wiele miesięcy cudownego, różnorodnego, zdrowego, jakościowego gotowania, więc bardzo, bardzo Wam polecam zobaczyć sobie ich ofertę, bo jest to dla mnie, ja to zawsze mówię, po prostu one-stop shop, tam jest prawie wszystko, także moja spiżarnia jest pełna Olini. Jak zawsze macie kod KARU10, potem czasami wspominam powiedzieć, a ja życzę Wam naprawdę jak najmniejszego oglądania, bo zaczynamy od omleta. Może to Wam się wydawać nudne, bo ile można, ale słuchajcie, kupiłam sobie patelnię węglową, która sprawia, że moje omlety są po prostu na światowym poziomie, także z letnimi dodatkami mam nadzieję, że będzie to dla Was no, zachęcające, żeby swoje omlety też w domu produkować. Także dobrego oglądania i smacznego. Takiego food vloga jeszcze nie było. Nazywam to slow food vlogiem z voiceoverem. Moi drodzy, pomyślałam, że pokażę Wam, jak przygotowuję kawę według 5 przemian. Mówiłam o niej w jednych z inspiracji i raz na jakiś czas mam po prostu na nią niesamowitą ochotę, więc zagotowuję wodę i wtedy dorzucam cynamon, oczywiście jak to u mnie wszystko na oko. Gotuję przez minutę, dodaję kardamon i goździki i imbir jak mam, znowu gotuję minutę, wrzucam sól, upewniam się, że grawitacja nie wygrywa z moim statywem, po kolejnej minucie dodaję odrobinę cytryny, to może być zaskakujące i po następnej minucie wsypuję kawę i kawę gotuję przez 4 minuty, a potem wyłączam gaz. Ładna etykieta, co? Jakoś bardzo chciałam ją Wam pokazać. Kawa nam trochę stygnie w tym czasie. Biorę moją słynną patelnię węglową, na której najpierw przygotowuję szpinak. Tutaj mamy ten akcent letni, no bo oczywiście sezon na szpinak w rozkwicie. Dodaję trochę wody, soli i sobie go niszczę na patelni. Ja wyznaję zasadę minimalnego zmywania, w związku z tym będę potem w tej samej patelni robić mój omlet. Kiedy nam trochę ta kawka przystygła, dodaję miód, bo nie chcemy dodawać miodu do wrzątku, akurat używam miodu różanego, który jakoś bardzo mi tutaj pasuje Olini i piję ją odcedzając przez takie oto sitko, po prostu żeby nam, znaczy mi w zasadzie, fusy nie pływały w kawie. Uwielbiam. Oczywiście możecie sobie znaleźć dokładne proporcje. Ja, jak to u mnie, robię wszystko na oko, ale uważam, że ta kawka jest po prostu przepyszna. Też można sobie to łączyć pewnie z bezkofeinową. Akurat dzisiaj miałam ochotę na kofeinową i wyszła naprawdę przepysznie. Także myślę, że do smaku możecie sobie też ten przepis modyfikować, no ale w Kuchni 5 Przemian chodzi o to, że kluczowa jest kolejność, także polecam sobie o tym poczytać, jeśli Was to kręci. Ja do mojego szpinaku dodałam oliwę, dodałam cytrynę, dodałam trochę pieprzu, przełożyłam do osobnego ładnego naczynka, w sumie to specjalnie dla Was, żeby potem ładnie podać całość. I na patelni, którą przetarłam, osuszyłam, rozgrzewam masło klarowane. I po raz pierwszy pokazuję Wam, jak dokładnie przygotowuję omlet, bo wiecie, tak czasami mówię o tym w teorii, a jednak tutaj oczywiście zasłaniam sobie wszystko ręką, ale wydawało mi się, że świetnie to pokazuje. Pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda. Już zaspoileruję, że jeszcze ta patelnia nie jest do końca przepalona i on nie wychodzi aż tak perfekcyjny, jak to zapowiedziałam, ale tak, rozbełtuję jajka dynamicznie i przerzucam na patelnię, która jest rozgrzana naprawdę dobrze, tak na piątce, ale dobrze rozgrzana. Kluczowe jest to, żeby ona nie była
ani za mało, ani za bardzo rozgrzane. I w momencie, kiedy czujemy, że już się trochę nam ścina spód, to wtedy zaczynamy przesuwać całość i to jest to satysfakcjonujące uczucie, kiedy właśnie nam się cały omlet tak fałduje, jakby on w ogóle nie przywiera, bo też jest wystarczająca ilość tłuszczu i sobie go tak przesuwamy w jedną stronę, a wtedy on zalewa resztę przestrzeni i nam się tworzą właśnie takie góry i doliny. Tam mi troszeczkę to przywarło, więc nie wygląda to tak perfekcyjnie, ale właśnie chodzi o to, żeby tam dużo się pojawiło powietrza, przestrzeni i żeby dopóki tam coś nam się, wiecie, zalewa na bokach, w ogóle bardzo po polsku powiedziane, to cały czas jakby wykonujemy te ruchy, no i następnie próbujemy tego omleta zrolować. Mówię, tutaj troszeczkę mi przywarło, więc on nie jest aż tak idealny, ale powiedzmy, że gdzieś tam sobie poradziłam, także przekładam go zgrabnie na talerz za 3, 2, 1, 0, okej, okay, w końcu. Ale mam umaw z tego wójsoboru, powiem wam. No i na to, słuchajcie, daję prezent, który dostałam z Francji, czyli takie pâté z anchois. To jest bardzo opcjonalne, ale jest dodatkowa ilość białka i też fajnie nam to nadaje smaku tej potrawie, no bo umówmy się, jajko i szpinak nie są jakieś pełne smaku. Do tego właśnie układam mój szpinak i oczywiście dodatki według uznania, ale u mnie będą to pokruszone, podprażone orzechy włoskie, koperek, który uwielbiam, do tego sól, maldon, pieprz i jeszcze odrobina oleju z wiesiołka, który jest jednym z moich ukochanych olejów na zimno. No i ten, wiecie, ten klek z cytryny, bo ja doprawiam wszystko cytryną i tak to się prezentuje. Jest to absolutnie boskie, ja jem omlety od lat praktycznie, to jest takie moje, wiecie, go-to śniadanie, all day, every day, uwielbiam, to jest przepyszne. Na przekąskę, co się u mnie rzadko zdarza, jem ostatnio śliwki, ponieważ odkryłam w zeszłym roku, że śliwki to jest mój ukochany owoc. Nawet wymyśliłam taki patent, że nałożyłam na nie odrobinę masła migdałowego i soli, ale to w ogóle, to już jest w ogóle wyższy poziom. Ale na obiad robię ekspresową sałatkę z tuńczyka, którą możecie kojarzyć, ja kojarzę ją z dzieciństwa, ale pomyślałam, że zrobię ją w takiej wersji trochę bardziej, nazwijmy to, elevated. No i też się bardziej postaram, bo ugotuję kukurydzę. Mamy sezon na kukurydzę, więc wydaje mi się, że to jest ogólnie najtrudniejszy element i najbardziej czasochłonny z całego tego przedsięwzięcia sałatkowego, ale mi się wydaje, że warto, szczególnie właśnie dlatego, że taką cukinię konserwą możemy kupić cały rok, a taka ugotowana jest przepyszna, to się dzieje w 10 minut, jest to wspaniałe, więc ją gotuję, studzę, obieram, do tego dorzucam ogórka małosolnego, bo jeszcze są. Dorzucam kapary, do tego tuńczyk, którego znalazłam z dobrego źródła, nie taki zwykły, wiecie, z puszki, znalazłam go bardzo fajny w słoiku w delikatesach. Przygotowuję sos z jogurtu roślinnego, z musztardy, zamiast cytryny dodaję tutaj, słuchajcie, wodę pomału solnych. Polecam sobie przetestować. Do tego dorzucam miód. Ja mam tutaj akurat olinię z rokitnikiem, ale możecie użyć dowolnego miodu. I przetestowałam po raz pierwszy olej z gorczycy. Jakoś tak w połączeniu z tą musztardą miało to dla mnie sens, ale oczywiście zwykła oliwa też będzie spoko. Czy dodałam też koperek? Tak, czy nie powiedziałam tego, ale jak widać dodałam koperek, wszystko łączę z sosem i tę sałatkę podaję z chlebem i masłem, a raczej masło z chlebem i solą, do tego podprażone pestki. Ja kocham tę sałatkę, bo to jest taka całoroczna sałatka, którą można zrobić w świeżym, letnim wydaniu. Mega sycąca, białkowa, przepyszna. Lecimy dalej. Czas, moi drodzy, na kolację, która będzie się składała z dwóch części i robię sobie taką trochę przystawkę, bo strasznie Wam chciałam pokazać ten przepis. To jest przepis, którego nauczyłam się od Jarzynowej na jej warsztacie i jest to najwspanialsza sałatka na ziemi i tak to jest wytrawne i tak to jest wanilia, więc sobie pół takiej laski wanilii obrałam i wyciągnęłam ze środka te cudowne ziarenka. Dodaję oliwę z oliwek i robię sobie taką aromatyzowaną oliwę waniliową. Słuchajcie, zostańcie ze mną, naprawdę, to jest jakiś kosmos smakowy. Ja po prostu marzę o tym, żeby każdy to zjadł. To jest coś niesamowitego, ja w ogóle bardzo lubię połączenia słodko-wytrawne. Więc kupiłam sobie też pomidory różne, w różnych gatunków i kolorów, żeby było bardziej różnorodnie i dla oka, i dla podniebienia. I robię sobie takie carpaccio pomidorowe na talerzu. Na to układam maliny, co też wspaniale się łączy. I całość doprawiam
solą Maldon, ale zalewam właśnie tą oliwą waniliową, która jest arcypyszna. I posypuję też orzechami włoskimi, bo akurat mam na nie fazę, ale też bardzo fajnie by pasowały orzechy laskowe. Więc polecam. W zasadzie też wszystko, co Wam gdzieś tam dzwoni i pasuje. I jako dodatek też znowu troszeczkę estetyczny, ale też niesamowicie dobrze robiący tutaj smakowo. Zerwałam trochę mięty z mojego balkonowego ogródka i uważam, że jest to naprawdę hit nad hitami. Warto ogólnie zaczynać nasze posiłki od warzyw, więc ja potraktowałam to danko jako przystawkę, ale jeżeli jecie nabiał, to walnąć tutaj na przykład takie kleksy z ricotta, albo nawet buratę i macie taki pełnowartościowy posiłek, ale ja nie jem tego i też po prostu miałam inną koncepcję na to danie, bo chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, którą za chwilę zobaczycie. Ach, jeszcze tutaj posypałam sobie trochę pyłku pszczelego, bo on jest bardzo zdrowy i też bardzo pyszny. Nie no, kocham, naprawdę. Ale do tego zjadłam zupę, takie danie jednogarnkowe, które jest po prostu latem w garnku. Zrobiłam to mega spontanicznie, pozdrawiamy Osę, bez jakiegoś większego planu. Kupiłam moje ukochane letnie składniki i pomyślałam, że po prostu Wam pokażę, jak ja przygotowuję taką zupę, która zawsze wyjdzie, jak zastosujecie po prostu kilka trików. Kocham. Więc zerwałam sobie tymianek z mojego balkonu i musicie mi uwierzyć na słowo, bo nie włączyłam nagrywania, ale na maśle klarowanym i oliwie podsmażyłam, czy zeszkliłam sobie cebulę, dodałam tam tymianek, dodałam liście laurowe i ziele angielskie. Po jakimś czasie, jak już ta cebula była zmiękczona i zeszklona, dorzuciłam cukinię i na każdym etapie solę. To jest taki trik, którego się nauczyłam, że po prostu dodaję jakieś warzywo i solę. Chwilę to przesmażyłam, dodałam pomidory, znowu zamieszałam, posoliłam, dodałam fasolkę szparagową pokrojoną w takie mniejsze kawałki, zalałam całość wodą, jeszcze chyba doprawiłam to kminkiem dla trawienia i papryką wędzoną i tak, zalałam wodą, po prostu zostawiłam do gotowania, żeby nam się po prostu ugotowała fasolka, a w międzyczasie przygotowałam, słuchajcie, kurki w taki sposób, że wrzuciłam je na suchą patelnię i tutaj zrobiłam taki timelapse, dlatego że jak one oddadzą wodę i ta woda już wyparuje, to wtedy je przemieszałam, dorzuciłam tempeh, ja naprawdę zrobiłam dzisiaj wszystko. Dodałam wszystko do tego dania. Dodałam sól i oliwę, do tego oczywiście papryka wędzona też, żeby dać ten taki lekko mięsny smak. Zamieszałam i to po prostu przesmażyłam. Poczekałam, aż zbrązowieje po obu stronach i zrobiłam się trochę takie skwarki kurkowo-tempechowe, znowu tempeh, po to, żeby dodać więcej białka, a kurki dlatego, że są pyszne. Na koniec dorzuciłam trochę sosu sojowego, żeby to było jeszcze bardziej pełne smaku i kiedy nasze warzywa w garnku się ugotowały, to do całości dorzuciłam mój ukochany koperek, pieprz, odrobinę soku z cytryny, pewnie odrobinę soli też, jak zawsze. I właśnie przerzuciłam moje kurko tempehy i tym sposobem mamy gar jedzenia, które od razu zawykowałam moim ulubionym sposobem. Przełożyłam po prostu do słoików, odwróciłam do góry dnem, zrobiłam to, jak jeszcze potrawka była gorąca i zostawiłam do wystygnięcia i tym sposobem mam fajne, szybkie weki, a miskę tego cudownego dania zjadłam od razu na obiad, chociaż wiadomo, że każde takie danko jest najlepsze następnego dnia. I tyle, moi mili. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakieś swoje końcowoletnie inspiracje, koniecznie napiszcie mi, co jeszcze chcecie zjeść i co jecie, żeby pożegnać się z latem. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych pomysłów. Dajcie znać, czy udało Wam się coś wypróbować, może Wam coś się bardzo posmakowało, a może nie, może macie jakieś swoje przemyślenia. I jeżeli macie ochotę na więcej food vlogów, to piszcie koniecznie, co mam Wam ugotować. Ja planuję robić sezonowe food vlogi na każdą porę roku, to na pewno, ale jestem otwarta na przeróżne formy i propozycje, także jeszcze raz dzięki Wam za oglądanie, dzięki Olini za bycie partnerem. Do zobaczenia, kochani.